Dzień dobry, witam Was serdecznie. Ja nazywam się Beata Rydzimska i jestem autorką bloga Moda na Bio. A teraz już chciałam Was zaprosić na wspólne przerabianie takiego sympatycznego wzoru szydełkowego łapacza snów już w ostatniej części, w której doprowadzimy ten wzór do końca, czyli ostatnie w zasadzie okrążenie, które jest dość długie i które pozwoli nam już rozciągnąć ten wzór na obręczy i przekształcić taki oto sympatyczny łapacz snów. Tak więc zapraszam już na ostatnie okrążenie, ostatnią część tego tutorialu. Zapraszam! No i właśnie jedziemy, czyli przerabiamy kolejne okrążenie. Czyli tutaj właśnie w tym kolejnym okrążeniu rozbudowuję jeszcze bardziej właśnie łuki wzdłuż takiej korony. Mam tutaj taki, o właśnie taki jeden wycinek. Taki wycinek składa się z trzech koron i przerabiam teraz łuki złożone z sześciu oczek łańcuszka. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zaczynam najlepiej właśnie oczkami ścisłymi przecisnąć się właśnie do tego łuku, doprowadzającego do tej dużego płatka złożonego z podwójnych słupeczków. I teraz tutaj przerabiamy płatek złożony z pojedynczych słupków, czyli cztery pojedyncze słupki. O, pierwszy pojedynczy słupek, drugi pojedynczy słupek do połowy, trzeci pojedynczy słupek do połowy, czwarty pojedynczy słupek do połowy i od połowy szczepiam je razem. Dalej przerzucam łuk złożony z sześciu oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6 i z drugiej strony tego dużego płatka przerzucam kolejny taki płateczek złożony z czterech słupków. Raz, pierwszy słupek do połowy, drugi słupek do połowy, trzeci słupek do połowy, czwarty słupek do połowy i od połowy szczepiam je razem. I znowu przerzucam teraz kolejny łuk złożony z sześciu oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6 i tutaj właśnie jestem u przejścia pomiędzy jedną taką koroną, a drugą taką koroną składając się na ten większy wycinek. Tutaj przypominam, że mam 2, 4, 6, 8, 8 takich wycinków, 8 takich o takich wierzchołków. I tutaj mam to przejście, żeby to przejście zaznaczyć, przerabiam taką grupę złożoną z dwóch słupków, czyli 6 oczek łańcuszka, wbijam się w pierwszy łuk, przerabiam pierwszy słupek przerobiony do połowy i narzucam nitkę z przeciwnej strony, przerabiam drugi słupek przerobiony do połowy. O, i szczepiam je razem w ten sposób właśnie, o, przerabiam na takiej koronie łuki, a tutaj z kolei szczepiam takim, o, taką klamrą złożoną z dwóch słupeczków. No i znowu kolejna, druga z tych trzech koron, sześć oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Teraz obsadzam łuk tutaj pomiędzy, doprowadzając do tego dużego płatka złożonego z podwójnych słupków i wbijam się. Pierwszy słupek do połowy, drugi słupek do połowy, trzeci słupek do połowy, czwarty słupek do połowy i tutaj o, przeciągam i gotowe. Teraz sześć oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i teraz tutaj przekładam nitkę i cztery słupki przerobione do połowy niezależnie. O, pierwszy słupek, drugi, trzeci i czwarty i od połowy szczepiony razem. I teraz znowu przerabiamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć oczek łańcuszka i takie przejście w formie właśnie klamry złożonej z dwóch słupków przerobionych razem, ale rozkraczonych między właśnie dwoma takimi elementami. O, i w ten sposób szczepiłam taką klamrą. I znowu sześć oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i wskakuję w ten łuk, który jakby doprowadza do tej dużej, do tego dużego płatka i tutaj przerabiam znowu płatek złożony z czterech słupków przerobionych do połowy niezależnie, a od połowy szczepionych razem. Otóż jest w ogóle takie wykończenie, żeby rozciągnąć jeszcze bardziej ten obwód tego łapacza snów. No i teraz znowu sześć oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i przeskakuję w drugi łuk z drugiej strony i tutaj też przerabiam taki płateczek z czterech słupków przerobionych razem, to co ćwiczyliśmy w poprzednich okrążeniach. O. I gotowe. No i teraz dochodzę do przejścia. I tutaj podobną metodę zastosuję w tym przejściu, czyli 6 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I tutaj znowu wbijam się w ten kolejny łuk i takim przejściem w formie dwóch słupeczków przerobionych razem, ale rozkraczonych, o, domykam. Czyli właśnie no, rozbudowuję, dodaję to kolejne okrążenie, rozbudowując łuki, o,
dodając takie łuki. Tutaj ja jeszcze w tym takim o łapaczu snufa czerwonym dodałam kolejne okrążenie łuków, ale właśnie no tym bardziej właśnie dodając łuki po prostu rozciągam, jeszcze rozbudowuję bardziej ten łapacz snów. No i właśnie docelowo po przerobieniu tego okrążenia i po przygotowaniu obręczy o średnicy 37 cm i rozciągnięciu tego wzoru na obręczy właśnie uzyskałam taki oto sympatyczny łapacz snów. A jeżeli chcielibyście wykorzystać ten wzór jako serweteczkę właśnie, o tutaj podrzucam zdjęcie, jak docelowo ten wzór prezentuje się jako niezależna serweteczka. Tak więc dziękuję serdecznie za wspólne przerabianie tego wzoru, no i zapraszam na kolejne tutoriale na moim kanale na YouTubie, jak również, jeżeli poszukujecie rozpisek wzoru, znajdziecie je na moim blogu Moda na Bio. Zapraszam!